Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Monika i już za chwilę pokażę Wam przepis na pyszny deser jogurtowy z truskawkami. Powinien się szczególnie przydać w sezonie truskawkowym. Teraz będzie smakował najlepiej. Deser jest bardzo prosty do zrobienia i niezwykle smaczny. Lekki i pełen owoców. Na pewno posmakuje bardzo dzieciom. Zanim go Wam jednak pokażę, pozwólcie, że swoich stałych widzów bardzo przeproszę za tak długą przerwę w nagrywaniu i publikowaniu na moim kanale. Niestety zawiodło mnie zdrowie i ta przerwa była konieczna. W tej chwili już do siebie dochodzę i mam nadzieję, że przy Waszym dopingu i motywacji zacznie na kanale pojawiać się więcej filmów. Nowych widzów natomiast zachęcam do subskrybowania, abyście mogli być poinformowani o nowych filmach. Subskrypcje, komentarze i polubienia bardzo mi pomagają rozwijać kanał. Was nic to nie kosztuje, a dla mnie jest to bardzo pomocne. Także z góry Wam dziękuję i już bez dalszego przedłużania zapraszam Was na filmik. Chcę się podzielić z Wami przepisem na orzeźwiający i bardzo lekki deser, jogurtowiec z truskawkami. Idealny na letnie gorące dni, świetny akompaniament do grilla. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Potrzebnym będzie kilogram jogurtu naturalnego, kilograma 600 gramów truskawek. Ilość truskawek tak naprawdę zależy od ich wielkości oraz wielkości i kształtu naczynia, którym będziecie robili jogurtowiec. Około 100 gramów herbatników, Waszych ulubionych, takich najzwyklejszych, bez żadnego nadzienia lub polewy. Sytuacja z herbatnikami jest taka sama jak z truskawkami. Ich ilość zależy również od wielkości Waszego naczynia. 20 gramów żelatyny, czubata łyżka cukru z wanilią oraz 4 czubate łyżki cukru pudru. Cukier możecie tutaj też dopasować sobie do własnej preferencji. Możecie tego cukru dać mniej lub więcej. Gdzie składniki nie są skomplikowane i samo robienie jogurtowca również takie nie jest. Potrzebne nam będzie również 100 ml wody, w której rozpuścimy żelatynę. Zaczynamy od wybrania naczynia, w którym będziecie robili jogurtowiec. To będzie nasza forma. Możecie zrobić to w miseczce. Moja ma pojemność 2 litrów. Również użyć do tego celu keksówkę. Kształt naczynia nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Niech każdy robi tak, jak lubi. Miskę wykładam folią kuchenną. Będzie mi łatwiej w ten sposób wyjąć później gotowy już deser. Tak przygotowaną miskę odstawię na razie na bok, a ja zabieram się do przygotowania truskawek. Z umytych truskawek wyciągam 3 półki, a truskawkę pokroję w plasterki. Te wierzchnie plasterki truskawki odkładam na razie na bok. Je zużyję do środka mojego jogurtowca, a zachowuję sobie te ładne, równe plasterki. Te ładne plasterki wylądują na wierzchu jogurtowca. Żelatynę zalewam wodą, wymieszam i zostawię do napuchnięcia. Ok, i niech sobie teraz moja żelatynka puchnie, a ja zajmę się przygotowaniem miski. Wytnę sobie z jednej truskawki takie oto kółeczko, które położę w sam środek. Następnie miskę wyklejać będę
plasterkami truskawek. Pamiętajcie, układajcie truskawki tą ładniejszą stroną do spodu, bo to ona właśnie będzie widoczna później w Waszym deserze. Ok, i tak przygotowaną miskę z truskawkami wsadzam teraz do lodówki, niech one mi się pochłodzą. A sama przygotuję teraz mój jogurtowiec. Napuchniętą żelatynę przyłożyłam teraz do garnuszka i bardzo delikatnie będę ją podgrzewać. Pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby żelatyny nie zagotować. Na bardzo delikatnym grzaniu czekam, aż ona się rozpuści. Rozpuszczoną żelatynę na chwilkę odstawiam. Do jogurtu dodaję cukier puder oraz cukier z wanilią i całość dobrze ze sobą zmiksuję. Następnie do żelatyny dodaję także 4 łyżki jogurtu. Wymieszam go dobrze z żelatyną. A następnie tak przygotowaną miksturę łączę z pozostałym jogurtem i dobrze wymieszam. Możecie zrobić to mikserem lub ręcznie, tak jak ja to robię w tej chwili. Następnie część tak przygotowanej masy wylewam na wcześniej ułożone w misce truskawki. Wypełniam tak do 1/3. Teraz na moją jogurtową masę wykładam herbatniki. I jak się zapewne domyślacie, na herbatniki wylewam następną warstwę mojego jogurtowego musu. Tym razem na musie wykładam truskawki. I truskawki oczywiście zalewam jogurtową masą. Ok, jeżeli ułożyły Wam się za wysoko truskawki, możecie postarać się je trochę powpychać w masę lub te, które przeszkadzają, po prostu usunąć. Całość teraz wykańczamy warstwą herbatników. W ten sposób prezentuje się deser. Oczywiście wstawiam go teraz do lodówki na co najmniej 3 godziny, a najlepiej na noc. Przykryję jeszcze delikatnie nadmiarem folii kuchennej, aby deser nie przeszedł zapachami z lodówki. Ok, mój jogurtowiec właśnie wyjąłam z lodówki. Masa jest dobrze ścięta, a herbatniki zrobiły się mięciutkie. Zaraz wyjmę go z formy. I delikatnie usuwam folię. Wow, wygląda pięknie. I tak się prezentuje jogurtowiec z truskawkami. Pyszny deser bez pieczenia. Zaraz go spróbuję. Pycha. Polecam Wam go ogromnie. Na razie, kochani, pa!